W poprzednim filmie zrobiłem kilka przykładów, w których liczyłem, ile jest cyfr znaczących w takich przykładowych liczbach, które tutaj są podane. No i teraz spróbujemy znaleźć jakieś ogólne reguły, które tym rządzą, które pozwalają nam policzyć, ile tych cyfr znaczących jest. Myślę, że przede wszystkim widać, że każda niezerowa cyfra tutaj liczyła się jako cyfra znacząca. To może to sobie napiszemy, że jak mamy cyfrę, cyfra jest niezerowa. To to jest na pewno cyfra znacząca. Widać też, że jeżeli mamy takie zera, tak jak tutaj na przykład, które są pomiędzy niezerowymi cyframi, no to je też musimy liczyć. Tak było tutaj w tym przypadku. Czyli jak mamy zera pomiędzy niezerowymi cyf cyframi, to to też są cyfry znaczące, czyli to na pewno są cyfry znaczące. Dobrze. To już jest coś, jest jakaś ogólna reguła, którą udało nam się zauważyć. Teraz, idźmy dalej. Widzimy, że jak mamy takie zera na początku, tak jak było w tym przykładzie, czy w tym przykładzie, to tych zer nigdy nie liczymy. Tutaj też mógłbym dopisać jakieś zera z przodu, ale te zera nie mają żadnego znaczenia i one się nie liczą jako cyfry znaczące. Czyli zera na początku nigdy nie są znaczące. Zera na początku nie są znaczące. Napiszę tak: nieznaczące. No dobrze, czyli to, co nam jeszcze zostaje, to co z tymi zerami, które są na końcu? No i tutaj widać, że sytuacja nie jest jednoznaczna, dlatego że mieliśmy różne przykłady. Tutaj mieliśmy na przykład zera na końcu, które były znaczące. Tutaj też na przykład były zera, które były znaczące. Tutaj też powiedziałem, że to zero jest znaczące wtedy. Natomiast tutaj mamy zera na końcu, które nie są znaczące. No więc widzimy, że tu jest pewna trudność, bo trzeba rozstrzygać, kiedy zera na końcu są znaczące, a kiedy nie są. Więc widzimy, że są dwie możliwości. Czyli tutaj sobie napiszemy, że tak, mamy zera na końcu i mamy dwie możliwości. Albo one są znaczące, albo nie są. No więc widzimy tutaj, że za każdym razem, kiedy w naszej liczbie był przecinek dziesiętny wszystko jedno, w którym miejscu, ważne, że był na przykład tutaj w tej liczbie 10,0, to te zera zarówno przed przecinkiem, jak i po przecinku musieliśmy liczyć jako cyfry znaczące. Tak samo było tutaj, czyli jak mamy, jeżeli jest przecinek w tej liczbie, jeżeli jest przecinek, no to one są znaczące, te zera. No a kiedy nie ma przecinka... Kiedy nie ma przecinka dziesiętnego, no to wtedy mamy niejednoznaczność. I co mam tutaj na myśli? No, że nie da się jednoznacznie. Niejednoznaczność. Nie da się jednoznacznie określić, czy te zera trzeba liczyć, czy nie trzeba liczyć. No, ale może ja bym napisał, że lepiej ich nie liczyć w tej sytuacji. Bezpiecznie jest lepiej nie liczyć jako cyfr znaczących tych zer. Tak jak było w tym ostatnim przykładzie, który tutaj mamy po lewej stronie na dole, nie policzyłem tych zer na końcu. A no a kiedy należałoby je policzyć? Jak to ujednoznacznić? No bo chodzi o to, że jak mam taką liczbę, w tym wypadku to było 37, i tutaj 3, zera, czyli 37 tysięcy, to ja nie wiem, czy to jest dokładnie 37 tysięcy. Czy to jest przybliżenie 37 tysięcy, a te zera się wzięły z zaokrąglenia, no ale istnieje sposób, żeby to ujednoznacznić. Weźmy sobie jakiś inny przykład. No nie wiem, no, niech to będzie liczba 56 tysięcy. Czasami ten problem rozwiązuje się tak, że się w jaki sposób oznacza, która z tych cyfr jest ostatnią czy cyfrą znaczącą. Na przykład się stawia kreskę na dole albo na górze, żeby wiadomo, że to jest ostatnia cyfra znacząca. Wtedy można na przykład powiedzieć, że ostatnią cyfrą znaczącą jest któreś z tych zer, na przykład to zero. No ale istnieje sposób jeszcze lepszy i on jest związany z notacją naukową. Na temat notacji naukowej jest cały oddzielny cykl filmów, który polecam, żeby, żebyście sobie obejrzeli. I można wtedy taką liczbę zapisać za pomocą notacji naukowej. No i w tym wypadku postać taka naukowa tej liczby to będzie 5,6. No powiedzmy, że chcę tę liczbę, gdzie tutaj to 0 jest jeszcze znaczące zapisać, czyli to będzie 5. Przecinek 6, i wtedy to znaczące 0, razy 10 do jakiejś potęgi. No do której potęgi, żeby to się zgadzało? No tutaj, żeby przesunąć przecinek o 4 miejsca w prawo, to trzeba pomnożyć przez 10 do 4. Więcej wyjaśnień można znaleźć w tych filmach o notacji naukowej. No i ta postać naukowa tej liczby będzie właśnie taka. Tutaj nie mamy już wątpliwości. Tutaj mamy trzy cyfry znaczące. 5,6 i 0, które jest po przecinku, razy 10 do 4. Jeżeli ostatnią cyfrą znaczącą by była szóstka tutaj, to byśmy tę liczbę zapisali w postaci 5,6 razy 10 do potęgi czwartej. To jest ta sama liczba, tylko tutaj podkreślamy, że są tylko dwie cyfry znaczące. Gdybyśmy chcieli na przykład mieć cztery cyfry znaczące, to byśmy napisali 5,6 i dwa zera po przecinku razy 10 do potęgi czwartej. I tutaj wtedy mamy cztery cyfry znaczące. Tak, tutaj są wtedy cztery cyfry znaczące. Czyli widać, że ten sposób jest dużo lepszy. I nie pozostawia już żadnej niejednoznaczności, jeżeli chodzi o liczbę cyfr znaczących, w szczególności jeżeli chodzi o liczbę zer na końcu. Taki sposób zapisywania jak tutaj mamy, no to nie jest do końca jednoznaczny. No ale jeżeli mamy liczbę w takiej postaci, to tak jak mówiłem, lepiej tych zer na końcu po prostu nie liczyć i uznać, że mamy tylko dwie cyfry znaczące w takiej sytuacji. Warto na koniec jeszcze podkreślić, że ten zapis z tymi kreskami u góry czy na dole jest praktycznie spotykany, niezwykle rzadko się to stosuje, natomiast taki zapis za pomocą notacji naukowej jest bardzo popularny, no i warto się go nauczyć, dlatego jeżeli ktoś nie wie o co chodzi, to zachęcam do obejrzenia serii filmów na temat notacji naukowej również.